Dzień dobry. Cześć i czołem. No to niezły początek. Komary żrą. Żniemy do lasu. Żniemy standardowo do lasu. Dzisiaj jest piątek. Tylko niestety znowu we dwójkę. Tomka z nami nie ma. Bo jakoś się ostatnio nie możemy zgrać wszyscy. My we dwóch cały czas latamy. Tomek sam. Ale to tak wychodzi z przypadku. My dzisiaj idziemy znowu w nasze tereny. Ale po sąsiedzku. Ale te stare całkowicie nasze tereny, gdzie pierwsze nocki tutaj robiliśmy. Jeszcze wszyscy spaliśmy w dekatlonach pod plandekami budowlanymi. Wywrotki w nocy były. Nie wiem, o czym on mówi. W każdym bądź razie Golas obiecał dzisiaj zrobić co? Schab z kością. Na dół, nie? Na dół? No. To może teraz wyłącz kamerę. Bo będzie bęc. Dzień dobry. Już się chyba witaliśmy. No już się witaliśmy. Dotarliśmy na miejsce naszego noclegu dzisiejszego. A mianowicie będziemy gdzieś spać tam z tyłu. Déjà vu mam. Wiesz dlaczego? Wiem dlaczego. Bo parę tygodni temu nagrywaliśmy dla was odcinek dokładnie w tym samym miejscu. Tylko, że nam coś nie pykło i tam materiał trochę się zepsuł. Znaczy połowę materiału się coś, jakiś błąd pliku był i... Tak, dokładnie się dzieje. I mamy déjà vu, bo już nagrywaliśmy tutaj odcinek, dokładnie się w tych samych miejscach. I też spaliśmy tam, no. Nie będziemy ukrywać. Nawet zdjęcie tam na Facebooku, kiedy się pojawiło właśnie z tego miejsca. Dokładnie, my dzisiaj wyrwaliśmy się w piątek, ponieważ jutro ja i Mustroń mam zajęcia, a Tomek jutro się wybiera na zlot, który się nazywa Kochanie idę w las, jak dobrze pamiętam, tak? Wiem, że idę w las, ale czy kochanie? Tak się nazywa, kochanie idę w las. W Makowie, jak dobrze, także pewnie Tomek się z kilkoma z was tam pewnie jutro spotka. No my niestety nie daliśmy rady, bo jutro musimy ogarnąć parę rzeczy, więc my dzisiaj wyrwaliśmy się na nockę. Dokładnie, tak jak Łukasz powiedział, będziemy się dzisiaj tam rozwijali, bardzo fajna miejscówka, bo będziemy mieć hamaki niedaleko siebie. A już mamy takie jedną nockę za sobą, gdzie mieliśmy właśnie w bardzo podobnej konfiguracji rozbite hamaki i super rewelacja, bo się potem pojedliśmy wszystko, poszliśmy do hamaków i fajnie się po prostu gadało do wieczora. Było to parę miesięcy temu, a szczerze mówiąc dawno tak pozytywnie żadnej nocki nie wspominałem. Fajnie, bo byliśmy nad jeziorkiem, potem też się udało jeszcze w nocy wykąpać, także, a duchota była. A to było wtedy co Army Trekka, żeby tak, tak. I bez ogniska robiliśmy to, wszystko na legalu wtedy. Tak, no i mam schab z kością do zrobienia dzisiaj i podpłomiki, bo umówiliśmy się, że robię kolację, Mustroń robi śniadanie. Śniadanie oczywiście będą jajeczka sadzone z fasolką barbecue. Słuchajcie, bo mamy godzinę 18.14. Ja sprawdzę tylko, bo tak mi się coś rzuca w oko, że jak sprawdzałem wczoraj chyba, to mamy... W oko to ci się komar rzuca. Mamy zachód słońca dzisiaj o 18.41, więc mamy tak naprawdę 20 minut do zachodu słońca. Zaraz pewnie już tak zajdzie, że będzie też kijowo to wyglądało na filmie. My się jeszcze szybko... musimy się rozbić. Tak, my się szybko rozbijemy. I zrobimy sobie jakąś kolację i rozpalimy ognisko i na ognisku zrobimy sobie najpierw podpłomyki, a potem zrobimy se schabowe. Albo będziemy tymi schabowymi rzucać.
bo las wszystko pięknie, ładnie, ubijasz to ciasto, ale w sumie nikt nie wie, jakie to jest ciasto, co tam jest, bo ja na przykład takich podpomyków, takich normalnych nie lubię, bo dla mnie są takie trochę jałowe. I tam zawsze dodaję trochę, jak to było w tym filmie, dodaję coś od siebie. Akurat złą reklamę chyba zrobiłeś. Słuchajcie, dodałem trochę oleju z czosnkiem, dodałem przyprawy pikantnej, dodałem pieprzu, dodałem soli, dużo soli dodałem, naprawdę dużo. Ja nie lubię jakby jałowych rzeczy, no dla mnie to trochę musi być, musi mi trochę smaku. I pamiętajcie, wypropilować trzeba na kolanie. Na kolanie, obojętnie gdzie, no słuchajcie, jesteśmy w lesie, no wszystko jest dozwolone. I dodałem oregano chyba trochę, ale no czuć, że pachnie bardzo ładnie, pachnie tym czosnkiem właśnie z tego oleju. Olej. Znaczy ja potwierdzę, że pachnie super, ale na pewno nie czosnkiem. Trochę go rozciągniemy, żeby się zrobił taki cieńszy. Mamy tutaj, słuchajcie, zaraz właśnie na końcu, to jest najgorsze, że te wszystkie kępice. Te wszystkie właśnie ranty są potem takie grube, że one się najgorzej robią. No trzeba rozciągnąć jak. Pizza! Pizza! Słuchajcie, zobaczcie, jak wam się placek przyklei, to go nie ruszajcie. On za chwilę, jak dostanie temperatury i się dobrze. O kurde, gorące, czekajcie, muszę wziąć drugą rękawiczkę. Jak wam się chyci już dobrze, to on za chwilę sam odpadnie. Zobaczcie, jak on się tu fajnie pompuje. I teraz to jest chyba pora, żeby go odwrócić na drugą stronę. I dalej. Kurde, myślę, że będzie chyba lepszy niż ten pierwszy. Bo zrobiliśmy pierwszego na próbę, żeby wam tak zrobić tego drugiego fajnie. Ale całkiem, całkiem. Zostało trochę paprochów po placuszkach. No i zaraz zrobimy następne. A za chwilę wrzucimy na to schaboszczaków. A to jak zostały takie paprochy, to się trochę przypala, więc musimy to po prostu usunąć. O. A patelnia 12 zł na targu w Będzinie. Elegancko. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, umówiliśmy się z Mustroniem, że ja robię kolację. Zrobię śniadanie, więc ja dzisiaj na kolację zrobiłem podpłomyki. Mamy już tu 3 podpłomyki, było ich 6. Ale muszę no, 2. No dobra, 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 nieważne. Mam podpłomyki i mam dzisiaj schabowe z kością. 2 takie kawałeczki. Te i zrobimy dzisiaj tak. Zrobimy ci na patelni nie żeliwny stalowej, już takiej trochę zasłużonej, ale najlepsza patelnia. Więc trochę je ukulamy, pobijemy, włożymy je trochę do jajeczka, do bułeczki tartej i na tą patelenkę i zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Także zapraszam. Trochę soli. Nie, inaczej teraz zrobić, bo to się robi tak. Trochę pieprzu. Potem jak to sypnąłeś, uratowało cię to, że rozciągnąłeś to wszystko. Aj, no. Widziałeś, jak to się robi? Za każdym razem inaczej. Bo to robię lewą ręką. Dobra, czekajcie, bo to potem wszystko posprzątamy. Ciachęs, tu mam jeszcze parę innych rzeczy. Tu mam olej, tu mam olej. I tu mam przyprawę.
od kwasiora. I tą przyprawą też sobie pozwolę trochę posypać to mięsko. To jest ta pikantna przyprawa od kwasiora. Gdzie je zrobić? W tym może. O, poczekaj, to położymy tu. Może w tej patlence zrobimy jajeczko. Ciach. Tu położymy z boku. Pomieszamy. Jak w domu. Bułkę. No i teraz trzeba, słuchajcie, potąkać. Dobra, słuchajcie, i w tym momencie musimy rozgrzać patelnię. Już. Zapraszamy, skosujcie. I tu kończy się nasza historia. Tak, Jezus Maria, jak mi jest duszno, kurde, jest duchota taka. Strasznie jest duszno. Niby wiaterek wieje, ale jest duszno. My na dzisiaj kończymy. Miało być obiecane śniadanko. Na szczęście Golas zaspał. Ja. Nie, no wspólnie pospaliśmy długo. Golas musi się zbierać do domu, więc śniadanie nas ominęło, a raczej mnie, że w końcu nie muszę robić go. Ale schabowe wyszły. Schabowe wyszły, były bardzo dobre. Podpłomyki również. A śniadanie może innym razem będzie. Także więc nie wiem, do zobaczenia, dzięki. Także do następnego. Do zobaczenia, cześć.